Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Mieczysław Zub. Pseudonim: Fantomas. Liczba ofiar: 4. Czas i miejsce działalności: lata 70. i 80. Górny Śląsk. Wyrok: kara śmierci niewykonana z powodu samobójstwa osadzonego. Z aktu oskarżenia przeciwko Mieczysławowi Zubowi. Syn Stanisława i Janiny, urodzony 10 października 1953 roku w Krzeczynie Małym, zamieszkały w Chorzowie. Pochodzenia społecznego, robotniczego, obywatelstwa i narodowości polskiej, o wykształceniu podstawowym, żonaty, ojciec dwojga dzieci w wieku 5 lat oraz 1 roku. Zatrudniony w hucie Ferrum w Katowicach w charakterze pracownika fizycznego. Mieczysław Zub został oskarżony o zamordowanie 4 kobiet oraz o dokonanie 13 gwałtów. Na początku swojej kryminalnej działalności pracował w milicji w Chorzowie. Nie zrobił tam wielkiej kariery, co więcej, po pewnym czasie został przeniesiony karnie do komendy w Rybniku. Jedną z przyczyn tego przeniesienia były liczne skargi, które składała na niego jego żona, pracująca w chorzowskim sklepie z połem. Po latach, podczas procesu, kobieta zeznała: przychodził do domu kompletnie pijany i bił mnie bez powodu. Było również tak, że po zbiciu mnie po twarzy kopnął mnie w nogę lub siedzenie. Byłam na komendzie w Chorzowie u jego przełożonych, ale moje skargi nic nie dały. Zub dzięki noszeniu milicyjnego munduru mógł czuć się bezkarnie zarówno w domu, jak i poza nim. W służbowym uniformie dokonywał napadów na kobiety. 29 listopada 1977 roku w Świętochłowicach zaczepił 14-letnią dziewczynkę, którą zaciągnął do pobliskiego lasu. Tam kazał jej się rozebrać, grożąc pistoletem. Przewrócił ją, położył się obok i zatkał jej usta ręką. 14-latka była przerażona. Pan mnie zabije? Ona szła z jakiejś próby, zażądałem od niej legitymacji, po prostu jakiejś szkolnej. Następnie spytałem, gdzie idzie oraz mieszka. Powiedziała, że w Świętochłowicach. Zaproponowałem, że ją odprowadzę. No dziewczyna po prostu szła ze mną, wiedziała na pewno, że jestem milicjantem i po prostu nie obawiała się mnie. Po wszystkim Zub zagadnął dziewczynkę o stopnie w szkole. Gdy ta wróciła do domu, opowiedziała o zdarzeniu rodzicom, a oni udali się do pobliskiego komisariatu. Milicjanci przejęli się sprawą i powołali nawet specjalną grupę śledczą, która miała schwytać sprawcę. Byli przekonani, że jest nim nie jeden z nich, a przebieraniec, który wykorzystuje milicyjny mundur do napadów. Z tego powodu grupie nadano kryptonim Fantomas, który później przylgnął również do samego sprawcy. Milicjanci byli tak pewni wersji, że to nie może być jeden z nich, że nawet nie próbowali znaleźć napastnika we własnych szeregach. Do tego ich głowy zaprzątał seryjny morderca Joachim Knychała, zwany również wampirem z Bytomia, wówczas wciąż nieuchwytny. Prawdopodobnie ta bezkarność rozzuchwaliła Zuba, który niedługo potem próbował zgwałcić 44-letnią kobietę. Dokonał jeszcze kilku innych napadów. Wciąż pozostawał poza podejrzeniami, ale coś w jego zachowaniu musiało się nie podobać jego przełożonym. Zostajecie wydaleni ze służby za wykroczenia dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym. Były już milicjant zawiesił swoją przestępczą działalność na kolejne 2 lata. Późnym wieczorem 19 września 1980 roku zaatakował wracającą z pracy na drugiej zmianie w kopalni Dąbrówka w Dąbrówce Wielkiej telefonistkę. Zatkał jej usta ręką i wepchnął do rowu. Kobieta straciła przytomność, a po jej odzyskaniu odmówiła złożenia zeznań. Nie chciała też powiedzieć, czy została zgwałcona, twierdząc, że nie jest tego pewna. W ten sam sposób Zub napadł na inne kobiety, niektóre z nich zgwałcił. Jednak policja wciąż nie umiała wpaść na jego trop. I chyba nawet niespecjalnie się starała. Naszym priorytetem jest wampir z Bytomia. Fantomas przynajmniej nie morduje. Do czasu. 19 listopada 1981 roku były funkcjonariusz milicji Mieczysław Zub napadł na 19-letnią Jadwigę B. w Rudzie Śląskiej. Zgwałcił ją i udusił. Zbrodnia ta była wyjątkowo bulwersująca, bo ofiara była w 8 miesiącu ciąży i właśnie wracała od lekarza. No byłem wtedy pijany. W pewnym momencie zauważyłem idącą w moim kierunku kobietę. Zawróciłem i poszedłem za nią. Gdy zrównałem się z tą kobietą, jedną ręką chwyciłem ją za szyję, a drugą ściągnąłem do przydrożnego rowu. Zacząłem ją rozbierać. W obawie, żeby nie krzyczała, kantem dłoni naciskałem jej szyję.
Po tym jak Zup udusił kobietę, ukradł z jej palca pierścionek, a także zegarek. Na odchodne przykrył ciało płaszczem. Jak twierdził, nie chciałem, żeby zmarzła. 3 marca 1982 roku w Katowicach w podobny sposób straciła życie 25-letnia Elżbieta M. Kolejną ofiarą mordercy została 16-letnia Katarzyna B., którą zgwałcił, a następnie udusił. Według relacji sprawcy moment zbrodni wyglądał następująco. Jesienią 82 roku, będąc w stanie nietrzeźwym, znalazłem się w rejonie dworca PKP w Rudzie Śląskiej Hebziu. W pewnym momencie zauważyłem idącą dziewczynę. Gdy mnie mijała, złapałem ją za szyję i ściągnąłem do rowu tuż obok drogi. Tu zacząłem ją rozbierać. Dziewczyna chciała krzyczeć, ale po ciosie zadanym pięścią w brzuch przestała stawiać opór. Następnie dokonałem gwałtu. W czasie stosunku usłyszałem głosy idących drogą ludzi. Aby nas nikt nie usłyszał, nacisnąłem krawędzią dłoni dziewczynie szyję. No tak, że przestała krzyczeć. Katarzyna B. zginęła 18 listopada 1982 roku. Ostatnią śmiertelną ofiarą fantomasa była Elżbieta S., 23-latka z Sosnowca, zamordowana 6 stycznia 1983 roku. Dwa miesiące później, w trakcie gwałtu, którego dopuścił się na nastolatce, Mieczysław Zup zgubił przepustkę, uprawniającą go do wejścia na teren huty Ferrum, w której wówczas pracował jako ładowacz złomu. To pozwoliło śledczym w końcu schwytać sprawcę. 8 marca został aresztowany. No, to teraz posiedzicie, fantomas! Na początku Zup utrzymywał, że jest jedynie sprawcą ostatniego gwałtu na 14-latce, której na szczęście udało się przeżyć. Wkrótce jednak, po przedstawieniu dowodów przez śledczych, przyznał się do wszystkiego. Za swoje przestępstwa winił alkohol, pod wpływem którego je popełniał. Na trzeźwo nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił. Proces Zuba nie trwał długo. Był natomiast bardzo spektakularny. Oskarżony zachowywał się wulgarnie, prowokacyjnie i głośno. Obrażał skład sędziowski. Wielokrotnie trzeba go było wyprowadzać z sali sądowej. Już na samym początku zwrócił się do sędziów w mało wybrednych słowach. Zdrastwujcie, towarysie! Banda cyganów! Cwele! Możecie zaczynać! Podczas czytania aktu oskarżenia gwizdał i śpiewał na cały głos. Poskutkowało to wyprowadzeniem go z sali na 10 minut. Po powrocie jego zachowanie nie poprawiło się ani trochę. Ale czy przyznał się do winy? Przyznaję się do popełnienia zarzucanych mi czynów. Nie będę składał żadnych wyjaśnień, bo to nie ma sensu. Lepiej powieście mnie na rynku w Katowicach, będzie szybciej. Gdy miał zapaść wyrok, oskarżony nie chciał słuchać go na stojąco, twierdząc: będę siedział, tak mi wygodnie. W trakcie odczytywania uzasadnienia wyroku kopał ławę oskarżonych i rzucał głośne uwagi. Samego wyroku nie usłyszał, ponownie wyprowadzono go z sali. Za 4 morderstwa i 13 udowodnionych gwałtów skazano go na karę śmierci, a ponadto pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w mocy. Zup trafił do aresztu śledczego przy ulicy Montelupich w Krakowie. Tam zasłynął z niezwykle agresywnych zachowań. W jednym z raportów tak pisał o nim naczelnik aresztu. Demoluje pomieszczenia. Jest arogancki i wulgarny. Zmuszeni jesteśmy stosować szczególne środki bezpieczeństwa w postaci kajdan i umieszczania w celi zabezpieczającej, a także używać siły fizycznej w koniecznych przypadkach. 6 sierpnia 1985 roku Mieczysław Zup próbował popełnić samobójstwo w celi. Kolejną próbę podjął 29 września. Tym razem udaną. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.